Przyjaciele, chciałem się podzielić z wami krótką informację. Informacją w czasie uwielbienia Bóg przypomniał mi pewną historię i przyszło we mnie takie przekonanie, aby się z nią podzielić z wami historię biblijną. Nigdy nie wycofuj się ze swoich pragnień. W czasach kapłana Heliego była pewna kobieta. Ona była jedną z dwóch żon swojego męża. Ta druga żona, ona miała dzieci, ale ta była bezpłodna. Ta była bezpłodna i jej wielkim pragnieniem było to, aby mieć dziecko, aby mieć syna. Wiecie, jej mąż kochał ją bardzo. On któregoś dnia przyszedł do niej i powiedział jej: co chcesz? Kocham cię 10 razy bardziej niż tą drugą. 10 razy bardziej. Ale ona nie wycofała się ze swojego pragnienia. Ona rozpoznała, że to było piękne, humanistyczne i emocjonalne, ale że w tym momencie przez jej męża przemówił do niej diabeł, bo ona chciała mieć syna. I ona powierzyła tą sprawę Bogu. Powierzyła tą sprawę i powierzyła tego syna. Tylko dlatego, że się nie wycofała, że była wierna w tym do końca. Narodził się Samuel. Narodził się mąż Boży, który pomimo, że wzrastał razem z synami Heliego, którzy byli mega ze świata, tak? On nie dał się temu skazić. Jeśli nie wycofamy się ze swoich pragnień, nie wycofamy się z tych pragnień, tak? Przyjdzie duży owoc życia tego. Życia. Amen.